Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na informacje sportowe. Pięć kolejek potrzebował Piast Gliwice, żeby odnieść pierwsze w tym roku zwycięstwo. W spotkaniu ze Śląskiem Wrocław podopieczni trenera Radosława Latala znów nie zagrali porywającego meczu, ale na tle słabiutkiego rywala to w zupełności wystarczyło, aby dopisać sobie w tabeli 3 punkty. Jedynego gola w meczu w 26 minucie strzelił Josip Barisic. W drugiej połowie Gliwiczan kilkukrotnie znakomitymi interwencjami ratował natomiast Jakub Szmatuła. W tabeli Piast traci w tej chwili 1 punkt do liderującego Legii Warszawa. Myśmy może troszeczkę byli denerwowani, bo marzyliśmy o tym pierwszym zwycięstwie w tym roku i dążyliśmy do niego i z tego się naprawdę bardzo cieszymy. Bardziej czujesz po to zwycięstwo ulgę czy radość? To i to, bo długo wyczekiwaliśmy, aby te pierwsze 3 punkty wymarzone gdzieś tam zdobyć. Wydaje się, że teraz troszeczkę zeszło z nasze ciśnienie i będzie się grało łatwiej. Też wyglądaliśmy trochę w siebie, pewności siebie, której nam brakowało w tych meczach pierwszych wiosenek. Tak, oczywiście, że radość, bo jak powiedziałem, jest to pierwsze zwycięstwo w tym roku, z czego się bardzo cieszymy, bo naprawdę to był jakiś długi czas, do kiedyśmy doprowadzili do tego pierwszego zwycięstwa. Dzisiaj myślę, że jesteśmy wszyscy na boisku walczyli i zasłużyliśmy na te 3 punkty. Jak Śląsk to stworzył, jakie sytuacje, może w drugiej połowie tam poprzeczkę dał lub słupek, ale myślę, że tą walką, którąśmy dzisiaj pokazali na boisku, jesteśmy zasłużyli na te 3 punkty. Ja bardzo się z tego, ale cieszymy. Z dwoma medalami wrócili gliwiccy zawodnicy z rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Polski Parów Mieszanych w karlingu. Największą niespodziankę sprawili Joanna Waryszak i Andrzej Augustyniak, którzy wygrali rundę zasadniczą zawodów, a następnie dotarli aż do finału, w którym ulegli parze warszawskiej Lipińska-Jankowski. Brązowy medal przypadł w udziale kolejnemu duetowi z Gliwic, który tworzyli Marta Pluta i Damian Herman. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.